Moje serce, ale mi wali. Ja pierniczę, wszystkich pokonałem. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon, ale 4! Dzisiaj gramy oczywiście w tryb Fortnite, moi drodzy. I co, jesteście zaskoczeni, że jesteśmy w czwórce? Ostatnio sobie wbiłem tutaj na eliminatora i powiem wam, spotkałem tylko 10 osób, więc mam nadzieję, że teraz spotkam ich więcej, bo gram w takim momencie, kiedy no, więcej osób po prostu siedzi przed komputerami czy konsolami. Jestem ciekawy, ile osób spotkam teraz. Ej, wiecie co? Nie wiem, czy to widzicie teraz na nagraniu, ale jak popatrzycie trochę dalej u mnie w grze, kawałek dalej, to zobaczycie taką jakby, taki jakby cień, taką jakby granicę. Ja nie wiem jak to, nie wiem od czego mi się to włączyło, czy od sterowników, czy coś? Czekaj, ja zawrócę zaraz, przyjrzyjcie się. Coś mi się po prostu popsuło i teraz mam taką granicę dookoła samochodu, tylko kawałek dalej. O, bo patrzcie sobie teraz na... O, to jest fajnie wam akurat... Czekaj. O, właśnie, popatrzcie sobie na prawą stronę, na to takie pole. Widzicie tam taką granicę jakby czarną, taki jakby cień? To jest, nie wiem skąd by się to wzięło, ale po prostu aktualizowałem sterowniki od karty graficznej i po którejś tam aktualizacji pojawiło mi się to. Ej, wiecie co, ja myślałem, że Wielka Brytania to są nudy, jeśli chodzi o świat gry tutaj w Forza Horizon, ale powiem wam, że fajnie jest sobie teraz powrócić z piątki tutaj, naprawdę. Mimo nawet tego ruchu po złej stronie, ruchu ulicznego, jest to mega przyjemne i tak jakbym grał w piątkę, tylko że wiesz, na nowym świecie. Naprawdę ta grafika dużo się nie różni i gra się mega, mega przyjemnie. Ty, ale tak jeszcze sobie tutaj po ulicach i cały czas spotykam jakichś graczy. Cały czas nowych graczy tutaj spotykam w Forza Horizon 4, wierzycie w to? No naprawdę, może ludzie się po prostu stęsknili za czwórką i sobie ponownie tu wbijają. Mam nadzieję, że na eliminatorze więcej spotkam osób niż 10, jak ostatnio próbowałem. No zobaczymy. Okej, wybieramy miejsce, gdzie będziemy startować. Może wybiorę sobie tutaj. Ogólnie ostatnio też grałem sobie w zimę. Zimą sobie grałem w Forza Horizon 4. I to było dziwne w sumie, bo teraz nie mamy w piątce w ogóle zimy i śniegu wszędzie. A tutaj wszędzie śnieg, wszędzie wiesz, zaśnieżone. Dziwne to było dla mnie takie, no, jakby coś innego, ale coś, co już się znam, no nie? Polecam wam zagrać sobie w czwórkę. Macie ją w Game Passie tak samo jak piątkę. Naprawdę jest coś innego. Okej, okay, dobrze. Czekaj, działa mi mapka? Ten trik z ma... Działa mi ten trik z mapką, okej. Okay. Ja sobie muszę tutaj oddalić kamerkę, o. I mamy 21 osób, czyli trochę więcej. Jeszcze nie tyle, co w Forza Horizon 5, ale i tak już nieźle. I może kilka fajnych pojedynków uda nam się zrobić. Kurde, ej, ten Mini Cooper jest zajebiście szybki, no. W porównaniu do tego Volkswagena to powinno być odwrotnie. Powinni dać w piątce szybsze auto, bo tam więcej tych terenów się przejeżdża, a w czwórce powinno być wolniejsze, bo tu jest tam mapa mniejsza. No, ja tak to rozumiem. A tutaj ten Mini Cooper to jest dosłownie F1 wśród tej, porównaniu do tamtego samochodu, no. To jest coś ja nie rozumiem, dlaczego oni tak zrobili. Powinni zmienić ten samochód tamten w piątce. Chodzi mi o tego garbusa. Tu mamy coś z drugiego poziomu. A, wezmę sobie, kurde, chociaż ja wiem, co to jest. Nissan. A no dobra, weźmiemy. Oho, dobra, tutaj coś mamy? Volvo! Jedziemy! No ciekawe, ciekawe, czy dobrze pojechałem? Oj, no nie jest źle, dobra, powinno być... Oj, zredukowałem na dwójkę niechcący. Powinno być dobrze, tutaj zjedziemy sobie na ulicę. Pierwszy pojedynek w czwórce, kurwa, ale czad! Dobra, musimy się trzymać drogi. Przez las tu nie ja... O kurczę, tamten gościu lepiej wyjechał, cholera. O, niedobrze, 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 ale nie poddaję się, jadę, jadę do końca. Jadę do końca, tutaj widzę, że prowadzi mnie tak. Ja tu chyba znałem jakiś skrót, czekaj. Typu w ogóle jakoś dziwnie przez las jedzie, co on robi? Ja pojadę sobie tutaj. Pyk, tutaj można było przejechać chyba tak lekko.
I pojadę drogą. O kurde. Pojadę drogą tutaj. Dogonił mnie ten ziomek kolorowy, ty. Ciśnie tam za mną zaraz, ale ja mam GTR-a. O, 900 metrów. To już tutaj. No nic, to trzeba jechać przez las w takim razie. O, to będzie ciekawe. Czekaj. Ja nie zawracam, nie zawracam. Musimy tu. Ole, poleciał, patrz! Patrz, typa! Trzeba powoli. O, shit. O, shit. Dobra, zobaczymy, kto ma lepszy napęd na cztery koła. Pyk! Dawaj, Nissan! O, ciśnie to Volvo. Dawaj, Nissan! O nie! Kurde, kto trafił? Kto trafił punkt? O! Bardzo podobał mi się ten pojedynek, taki... Równy z równym się ścigał, wydaje mi się. Znaczy, jeśli chodzi o osiągi samochodów, no nie? Tak one były dosyć porównywalne, podobało mi się to bardzo. Szkoda, że nie mogę wam puścić muzyki, które aktualnie sobie słucham do nagrywania tego odcinka. Puściłem sobie coś w stylu Tokyo Drift. Znaczy nie, że to konkretny utwór z Tokyo Drift, tylko tego typu muzykę. I tak się ścigałem tutaj. I kurde, miałem taki fajny vibe właśnie z tego wyścigu. Tak jakbym był faktycznie w tym filmie Szybcy i Wściekli i się ścigał, wiesz, w tej początkowej scenie, no nie? Gdzie oni się ścigali przez te, wiesz, rozwalone... Nie rozwalone, przez tą budowę tam osiedla, czy coś takiego. Pamiętacie to, no nie? Ten jechał jakimś chyba Chevelem SS albo coś takiego, a tamten jechał Viperem, jego przeciwnik. No tutaj aż takiej różnicy w stosunku do osiągów nie było, ale... Czułem się mniej więcej w ten sposób, jak mi się ta muzyka włączyła. Ja pierniczę, co jest? 20-30 graczy było teraz, tak? Ho, ho! Ja uwielbiam tą miejscówkę tutaj w czwórce w trybie Fortnite, bo tu zawsze są dropy i czasami zdarzają się takie perły. Zobaczcie, czwarty poziom tam jest. Ale w piątce siódemkę trafić to jest raz na 20 meczy. Tak wiesz, że na samym początku idziemy szukać kogoś na pojedynek. Wow. Ej, ale mi się fajnie gra na tych wąskich drogach tutaj. Nie wiem, mam takie wrażenie. Zwłaszcza teraz jak Urusa sobie zdobyłem. To już w ogóle. Jedziemy na polowanie, kogo my tu mamy? No pewnie teraz wszyscy będą mieli za niskie poziomy, żeby się z nimi ścigać. Cholera. Kto to tu? Nie no, Mini Cooper. Chociaż taki trzeci poziom, żeby był, a nie Mini Cooper, no come on. Trzeci poziom minimum, no. Chociaż wiecie co, Mini Cooper jest naprawdę dobry, jakbyśmy ścigali się gdzieś tam między drzewami, to byłoby naprawdę ciekawie. Może nie wiem, pojedziemy gdzieś razem, poczekam aż on zdobędzie lepszą furę czy coś. O, z przodu coś jest, czekaj. Czekaj, ziomek, tu jest też... No też Mini Cooper, kurde! Ludzie, weźcie sobie jakieś lepsze samochody, cholera! Ten gościu, który ze mną tutaj jechał, pewnie miał mindfucka. Jak to siódmy poziom mi nie wyzwie na pojedynek? Ciekawe jestem, co ci ludzie sobie myślą czasami, jak ich nie wyzywa taki, wiesz, wysoki poziom, nie? Nie chce się z nimi ścigać. O, tu mamy sporo typa. Tutaj widzę trzeci poziom, kurde. Na co oni czekają? Niech oni biorą jakieś fajne samochody. O, dobra, czwarty poziom może być, jedziemy. Ja zauważyłem, że tutaj ten las jest bardzo rzadki, wiecie? O kurde, 2 km, 3 km, dobra, jedziemy drogą. Ten las jest bardzo rzadki, przed chwilą przejechałem sobie na przełaj i bardzo fajnie mi się jechało przez ten lasek, naprawdę. Jadę oczywiście drogą, bo mam sporą przewagę, jeśli chodzi o VMAX-a i przyspieszenie. Także spokojnie powinienem tutaj, zresztą droga nawet tak prowadzi. Mieliśmy który tam? Piąty poziom, czyli to już jest całkiem fajnie. Dużo lepiej niż z Mini Cooperem. Gościu ładnie tam jedzie na przełaj, wszystko ładnie powymijał. Te drzewa tutaj, wszystko ładnie widać, jak w porównaniu do piątki. Wszystko ładnie było widać z daleka co i jak. Tak wiesz, żeby wymienić. Tam był boiler, widzieliście? Wow, ale zaraz będę miał ósmy poziom, to ja już nie będę, wiesz, się bał w jakiegoś tam boilera, na. Jedziemy tutaj. Pyk, dobra, trzeba zwolnić. Bo ja już się nauczyłem, że szybkimi samochodami zaraz przed celem
trzeba zwalniać. No nie, to widzieliście też na moich ostatnich odcinkach, jak graliśmy w piątkę. Jak gościu miał centenario, a ja jakiegoś fokusa czy coś. I kurde, gościa porobiłem. GTR-a mamy. Znowu GTR, zobaczcie. I drifting. Drifting GTR-em, co ty na to? No to już jest całkiem solidna moc. Ósmy poziom, to już nie są żarty. Zobaczmy sobie, jak wygląda strefa. Okej, okay, możemy sobie tu pojechać dookoła. No może się ustawmy tu, bo tu jest całkiem dobra miejscówka dla GTR-a. Tu jest jakiś drop, a zajrzyjmy sobie, co my tutaj mamy. O, nic ciekawego, okej. Okay. Ty, tutaj są inne te. Płomienie z rur wydechowych. A teraz nie mogę ich... Czekaj. Przed chwilą były takie kurde gazy wielkie. A teraz nie mogę ich odpalić. Ej, może nie wiem, to przez wilgotność powietrza czy coś? Ale przed chwilą takie płomienie wielkie były. To są inne niż w piątce. W piątce chyba chcieli zrobić takie bardziej realistyczne. Ej, ale nie wiem, mi się bardziej podoba chyba dźwięk tego GTR-a tutaj w czwórce? Ciężko powiedzieć. Generalnie w piątce są lepsze dźwięki tych samochodów, ale niektóre auta lepiej brzmią tutaj w czwórce. Dobra, tutaj mamy jakiś drop. No właśnie, tu jest ten boiler, kurde. Jest dobre auto, ale ja już mam GTR-a, no. Głupio by było zmieniać na taki, no, dużo wolniejszy mimo wszystko samochód, no nie? Jezu, ale mi się fajnie gra w tę grę. To jest niemożliwe. Tu jest jakiś typek. Co on robi? Ło! Co jest? Ja myślałem, że on jest w pojedynku. Co do ciula? On właśnie kończył pojedynek. What? Nie wierzę w to. Ej, ja nie wpatrzyłem nawet. Po prostu chciałem zatrąbić się z nim przywitać. No dobra, no czwarty poziom to... Ty, to już koniec tutaj. O, a gości chyba dopiero wygrał pojedynek. I ty takie, ja też tak nieraz miałem, ale ja w ogóle nie chciałem się z nim ścigać, ja myślałem, że on jest w pojedynku i zrezygnował z wyścigu i stał w miejscu i wiesz, czekał na koniec pojedynku, a on wygrał. Oj, oj, oj. Nie, dobrze, dobra, o kurde, nie, tylko nie ta Lancia. Ja to pamiętam, ja mam same złe skojarzenia z tym samochodem, same złe. Ale czekaj, może, bo tutaj chyba były dwie Lancie, jedna była w niskim poziomie, a druga była właśnie w tym wyższym. I mamy tu napęd AWD. Z tego, co mi pokazuje mój komputer, to mamy tu AWD. No nie powinno być źle, zobaczmy na mapkę. Okej. Okay. Mapka nie jest źle, 9 graczy zostało do końca. I zobaczcie, te mecze tutaj znacznie szybciej, no nie? Co chwilę spotykasz jakichś graczy. Lepiej tutaj się gra w eliminatora pod tym względem. I zaraz następny meczek, następny. A tam to się tak, wiesz, zanim kogoś znajdziesz, zanim coś. A jak kogoś znajdziesz, to okazuje się, że ma gościu centenario, a ty Volkswagena i gun, nie? I masz przegrany mecz. Okej, tutaj się ktoś ściga, idziemy im pomóc? Co oni tu mają za fury? O kurde, tutaj już nie ma żartów, zobaczcie. Jak wygląda mapka? No, to już będzie zaraz ostateczny pojedynek i to mi się podoba. Zobaczcie, ile tych ostatecznych pojedynków my tutaj zrobimy. Czyli grupowy wyścig do konkretnego celu. No nie? O kurde, ktoś tutaj jedzie. Czekaj, kto to może być? O cholera, Audi. O, shit, niedobrze. O, nawet nieźle. Dobra, to był fart, bo nie wiedziałem, że w tą stronę będzie, wiesz, końcowy pojedynek. Zjedziemy sobie na drogę oczywiście. Audi, szybsze chyba, ale ja jestem bliżej znacznie. No i też nie mam wolnego auta, mam 9 poziom. Ale Audi by było szybsze na drodze, gdyby ogarnęło. Dobra, trochę zwolnimy. Kurde, przywarciłem teraz, przywarciłem. Na ostatnim odcinku, jak graliśmy w piątkę, wszystko przegrywałem. A teraz udało mi się fartem wygrać to. To był totalny fart. Dobra, Honigan. Okej, co to było, dobre auto czy niedobre? Już nie pamiętam. Czekaj, tutaj mamy kolejną strefę. Okej, jestem na granicy. 4 graczy zostało tylko, tutaj jest jakiś typo. Zawracamy i pa, 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 pa. Go, 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 go! Perfekt, perfekt! Jest! 9 poziom kontra, 10. O nie, on może mi tu podgonić, bo on ma... Jak bym to wywalił na dach, to już by był przegrany pojedynek! What? Dawaj, 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 dawaj!
Widzieliście, że tutaj co chwilę hamulec, co chwilę gaz? Tak, żeby wiesz, ostrożnie, nie? Żeby nie przesadzić z tą prędkością, bo czasami jesteś pierwszy, a możesz skończyć... Protrak, okej, okay, protrak chyba był super ciężki do prowadzenia na kierce. Mamy tu napęd. AWD, okej, okay, jest AWD. Ale coś pamiętam, że nim można było przegrać grubo. Chyba, że to było to właśnie dobre auto. Trzech graczy zostało tylko. Pokaż mapkę. Kurde, nie wiem, gdzie tu będzie finish, ale byśmy... Ty, a może by pokonać jeszcze tych trzech ostatnich? Jakby się tak udało? Ty, będzie jeden na jeden ostateczny pojedynek, bo zobaczcie, tu się dwóch ściga, ja jestem trzeci. O kurde, to będzie mega ciekawe. To ostateczny pojedynek będzie... Wiesz, ta jazda z punktu do punktu będzie tym ostatecznym pojedynkiem. Chyba, że wyzwę teraz tego gościa... Mają szybkie auta, zobaczcie, jak szybko znikają mi z mapki. Chyba, że wyzwę tego gościa zaraz po skończonym jego pojedynku i wtedy zobaczymy. Oj, nie wiem, czy zdążę dojechać do niego, tak żeby go dobrze wyzwać. Zawracamy szybko na ręcznym. Szybko. Gdzie on jest? Tutaj. Dawaj, 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 chcę go wyzwać! Gaz, 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 to ostatni pojedynek! O kurde, o, jestem podjarany! Nissan GTR kontra Protrak! Ostatni pojedynek, ziom! Wow! Czy nam się to uda przed zmniejszeniem strefy? Hamuj, hamuj, hamuj! Oh shit! Oh shit! Patrz! Moje serce, ale mi wali! Lopez! Pozdro dla ciebie, Lopez! Ja pierniczę, wszystkich pokonałem! Ej, nie było nawet ostatecznego pojedynku! Wow! Znaczy no wiesz, mało graczy było, ale no i tak fajnie! Ej, pierwszy raz chyba coś takiego miałem, że nie było ostatecznego pojedynku i wygrałem. Wow! I teraz jest informacja o ostatecznym pojedynku in 3, 2, 1. A nas już tam nie ma. Kurde, nogi mi się trzęsą teraz, tak dodaję pulsacyjnie dziwnie gaz. Nie mogę tak płynnie. Ej, to było naprawdę fajne, mega mi się to podobało. Wow, i ten urus na samym początku, myślę, że to mi dało sporą przewagę, co? Że miałem już na samym początku meczu siódmy poziom. O kurde, pana to, pana to! Jedziemy! Jedziemy! Gdzie jedziemy? O kurde, patrz jak mnie ten zablokował fajnie. Patrz na niego! Jadę prosto, zobaczymy, czy będzie dobrze. 3 km do celu. Gościu pojechał tak, kurde, nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Mam nadzieję, że dobrze. GPS każe mi jechać inaczej. Czekaj, gdzie ja w ogóle jestem? Ale mnie gościu przyblokował tutaj. Ja mam wrażenie, że coś źle zrobiłem, ale no nic, najwyżej zjadę na przełaj, bo tutaj zaraz chyba będzie taki w miarę gładki zjazd, no nie? Dawaj, szóstka, patrzcie, Mini Cooper 176, pod górkę jedziemy z taką prędkością, nieźle. Dobra, ja tu zjeżdżam na przełaj. Tu chyba można było ładnie pocisnąć z góry i było w miarę równo. Oby, bo kuźwa, pojechałem tak jakby trochę dookoła. O! Dobra, trochę walki z kierką jest. O shit! O shit! Okej, okay. Zjazd był burzliwy. O, ominąłem belki, super. Ale nie mogę puszczać nogi z gazu. Mini Cooper, kupa kontra kupa! To jest czysta klasyka. Ty, dobrze zrobiłem nawet, że tak pojechałem? Wow! Ale rzucało tym samochodem tu z górki, kurde! Widzieliście, jakie obroty musiałem robić? Ledwo co! Ale jestem zaskoczony, że dobrze pojechałem, tak pojechałem w miarę na czuję. Raptor? Kurde, tutaj takie samochody są? Biały jakiś? Co to za samochód? Nie, on nie jest biały, on jest szary, to są plastiki takie szare. Okej, okay, Raptor kontra... Kogo my tu mamy?
czwarty poziom, golf? No to będzie krótki pojedynek. Dla mnie oczywiście. O nie, jeszcze w drugą stronę, niedobrze. Może golf się zamota, albo wywalił się na dach, bo stoi w miejscu na razie. Czekaj, może to jeszcze nie koniec gry. Ja mam raptora, będę go spychał. Jedź golf, policyjny! O, czekaj, mam jeszcze szansę. Gdzie on idzie? Jedzie z tyłu. No nie, zaraz mnie zacznie podganiać, to jest golf. A ja mam raptora. Niemożliwe, że golf będzie wolniejszy od raptora. Nie no, podgania mnie, podgania. O, rzuca. O nie, wyprzedza. Aaaa, nie dam rady go trafić. Cholera. Aaaa, shit. Uderz w drzewo, rozwal się. Nie masz offroadowego, ale fajnie w tej trawie wyglądał ten golfik. Same światła tylko to wystają policyjne. No nie, już wciskam gaz w podłogę, nic się nie dzieje. Cholera. Ach. Ej, zobaczcie jak tu noc wygląda. To jest kompletnie inna gra. Wow. Oho, będzie kolejny pojedynek kupa kontra kupa. Nie wiem, ale gościu jedzie w to samo miejsce, gdzie ja zawsze zbieram dropy. Znowu 30 osób jest tutaj, to ładnie, kurde. Ostatnio gram naprawdę, bo tylko 10 osób, ale właśnie to może dlatego, że grałem w zimie. A pamiętam, że w zimie zawsze mniej graczy było w grze, wierzycie w to? Każdy chciał, żeby ta zima tutaj w Forza Horizon 4 trwała tylko, nie wiem, jeden dzień realnego czasu, a trwała cały tydzień. A teraz w piątce w ogóle nie ma śniegu i każdy za tym śniegiem tęskni. Czekaj, tam pojechał kupa, ale on nie wie, że można tu skrócić i tu jeszcze są dropy. Tu jest tych dropów pełno. I czasami zdarzają się tu mega perły. W ogóle jestem zaskoczony. Zwróćcie uwagę to, czy to w tym samochodzie, czy w następnym, jak będziemy mieć marchewy z rur wydechowych. Tutaj w przypadku tego auta to tylko z jednej rury wydechowej, ale tak, są marchewy i to są solidne marchewy. Czy są realistyczne, czy nie? Wątpię, ale no, są. Audi RS2. Tutaj widzę typków jeszcze z tyłu, ale jest jeszcze jeden dropik tu w okolicy. Zabieramy wszystkie, co by sąsiad nie miał. Zabieramy wszystko, żeby inni nie mieli lepszych samochodów. O, to jest też taktyka. O kurde, drzewo. Drzewo to nie jest dobra taktyka, kurde. Różę się, no. Volvo V60, trzeci poziom. Nieważne, zabieramy. Dobre będzie. Pyk. O, mamy. Kurde. Ledwo wyrobiłem tutaj przed tym drzewem. Co to tam pojechało? Coś dobrego chyba. Aha, tu się ścigają ze sobą. Tu jest pełno typa. No nie, nie ścigajcie. Cholera. Ja chciałem tutaj. Dobra, mamy. Ktoś zbiera sobie dropsa. Co to może, co on mógł zebrać tutaj? Jesteśmy w środku chyba strefy. Nie, no w miarę na uboczu, okej. Chodź, omek, chodź, pobawimy się. O kurde! To będzie ciekawy pojedynek. Quartz Regalia. No pięknie. Co może pójść nie tak? Pamiętacie w ogóle ten samochód? Tego samochodu nie ma w piątce. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem jadąc w ten sposób, dlatego że tu przez las jedzie się bardzo szybko. Dobra, gdzie my w ogóle jedziemy? Okej. Ale dziwnie tu prowadzi. Zastanawiam się. Dobra, pojadę to tak, jak nas sprowadzi GPS, bo nie jestem do końca pewny, w którym momencie się kończy to. Ale chyba dobrze zrobiłem, że pojechałem drogą, bo o, minąłem te najbardziej gęste lasy. No jak się uda wygrać Quartz Regalię, to będzie naprawdę spoko opcja. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Quartz Regalia w czwórce była w dwóch wersjach. Pierwsza była ta taka Monster Truck, czyli dokładnie ta, która jest w trybie Fortnite i za, którą mam nadzieję, że zaraz zgarniemy. A druga wersja to jest ta taka przyziemna, że tak powiem. Czyli ta taka normalna już, że mamy, wiesz, jest nisko zawieszona i w ogóle, no nie? Jest taka limuzyna z gry, która właściwie jest
no w sumie z gry, która nazywa się Final Fantasy. Miałem zagrać w to Final Fantasy tylko po to, żeby pojeździć tą Quartz Regalium w oryginalnej grze, ale jakoś tak nie pojeździłem. Dobra, ej, mamy Quartz Regalia, kurde, ej, dlaczego nie ma tego samochodu w piątce? Ja myślę, że w którymś tam momencie dodadzą ją do zdobycia, no zobacz. To nie jest realny samochód, on w rzeczywistości nigdy nie powstał. Ale tutaj w grze jest. I wygląda sobie tak. W piątce póki co nim jeszcze nie pogracie. Mam nadzieję, że go dodadzą jakoś niedługo. No ale póki co możecie pograć nim tylko w czwórce. No zobaczcie, jakie wielkie koła. Dlaczego w Forzie Horizon nie ma żadnego monstera? Możemy przecież pojeździć w piątce monsterem, ale nie można go mieć, wiesz, w jeździe dowolnej, no nie? Więc na razie póki co jedynym monsterem, jakim możecie pojeździć, to tutaj, w Forzie Horizon 4. Zobacz. Zobacz, kurde. Dobra, jedziemy kogoś miażdżyć. Ale kogo? O, tu mamy jednego typka. Czekaj, gdzie my jesteśmy w ogóle? Tu jestem słabym graczem, mam tylko Mini Coopera. Szósty kontra szósty, okej. O nie. O nie. O nie. Nie, moja regalia. Cholera. Dlaczego w tą stronę? Oh my god, ale niedobrze. Ała. 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 No nic, jadę do końca. Może się jeszcze coś dobrego dla mnie zdarzy. Ale byłem na 100% przekonany, że będzie w drugą stronę ten pojedynek. O nie. Uciekaj. Ała. 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 I on jeszcze nie był w pojedynku za, wiesz, chciał mnie po prostu zatrzymać na hama. O nie. O nie, no to długo się nie nacieszyłem Quartz Regalium. Cholera. Co my tu mamy? Dobra, Mini Cooper kontra? Który to poziom? Drugi poziom, Nissan GTR. Okej, zobaczymy. Zawracamy. Blokujemy go. Ej, patrzcie, mam takie przyspieszenie. Ja mam lepsze przyspieszenie od GTR-a. What? Ej, patrzcie, zostawiam go z tyłu Mini Cooperem. Patrzcie, tak dobre jest to auto. No dobra, teraz mnie podgania, nie? Wiadomo. Ale przez chwilę miałem lepsze przyspieszenie. Dobra, nie dam mu, nie dam mu. Nie dam mu. Pojechał offroad, co on robi? Patrz. Robi manewr, manewr chip mi robi. O nie, ja też ci zrobię manewr chip. O patrz gościa, ole walka. Jedziemy. Let's go. Mamy prawie takie same, no trochę mnie podgania gościu, nie? Pa. Oh shit. Dobra, zjeżdżam tu. Oby nie drzewo, kurde. Ty, patrz. Jadę. O, ale to była walka, ty. Dawaj. Nie. Au, ale to zrobił, kurde. Ej, a pamiętacie to? Top Gear Traktor. Pamiętacie tą furę? Jak to jeździło? Patrz. I tego auta też nie mamy w piątce. Zobacz, jakie kółeczka małe z przodu. I to też jest taki monster truck, co? No gdzie są te fajne samochody w piątce? Kurde. Powinni je dodać. Cholera, no. Pamiętasz, że to się kiepsko prowadziło. No i tutaj już z siódmego poziomu ludzie mają samochody. Ej, to jest chyba wolniejsze od Mini Coopera, prawda? Ja tu jakieś rury wydechowe z przodu. Kurde. Jedziemy, tutaj chyba Mini Cooper jedzie, bo coś... O! Bo coś bardzo wolno. Traktor. Jak to brzmi, ty? Posłuchajcie. O, wyzwali się na pojedynek. Bam! Nie udało mi się go uderzyć, cholera. Jaki dźwięk! Oho. O nie, nie tak! O, źle! Ale wielkie koła ja tu mam. Ty gościu też się zatrzymał. Myślał, że będziemy w drugą stronę jechać.
Ups! 3 kilometry. No nie, no z Mini Cooperem to chyba nie wygram. Mini Cooper to jest wyścigówka. Widzieliście, jak on przyspiesza na poprzednim pojedynku. Zresztą ten poprzedni pojedynek to był jeden z lepszych pojedynków, jakie zrobiłem w trybie Fortnite. Dlatego, że była walka, spychanie. To było to, to było krwiste takie, wiesz. Walka o wszystko i podobało mi się to mega. Dobra, jedziemy. Ej, dogania Mini Coopera, wow. Kościół się rozwalił, aha. Musimy trochę tu ominąć. Okej, okay, jak jedziemy teraz? Cholera, nie wiem. Pojadę na... O, nie, dobra, nie pojadę tak. Pojedziemy na przełaj. Niestety musimy jechać przez las. Bo chyba będzie koniec w kopalni, wydaje mi się. I tu trzeba bardzo uważać. Dawaj ciągnik, dawaj traktor! Ty, ja mam lepsze przyspieszenie tutaj? Ekstra. Aaaa! nie będę go spychał, bo zaraz sam wyląduję w drzewie. Ej, tu ma lepsze przyspieszenie od tego małego główienka? No to bardzo dobrze, tylko trzeba uważać na drzewa. A ja wam przypominam, mam małe kółeczko, gdzie tu jest? Tutaj. Mam małe kółeczka z przodu, więc to nie jest skrętne. Ale fajnie mi się jechało tym traktorem, to wcale nie jest takie wolne, jak się wydaje, wow. Może słabo się prowadzi, ale przyspieszenie ma całkiem niezłe. O kurde, Lancia. O cholera, no dobra, weźmy. Ta Lancia nie kojarzy mi się dobrze, ale też mamy AWD. No dobra, zobaczymy. Tył tego samochodu przypomina mi te takie stare kwadratowe Passaty B1 albo B2. W kompocie. Coupé, czy nie wiem, to był kompakt? Coupé chyba się nazywało, czy jakoś tak. Nie coupé, na pewno nie. Kompakt chyba, czy coś takiego. Okropne samochody, no. Ale coś w nich jest takiego ciekawego, no. Z tych aut wydaje mi się, że z tamtej ery wydaje mi się, że najbardziej takim stylowym samochodem był Golf 2. Z tamtej ery, tych kwadraciaków. Wtedy były popularne i takie koncepty kwadratowe też, wiesz, takie futurystyczne samochody wtedy powstawały, takie... Wszystko było kwadratowe, a tu się skończyło na tym, że wszystkie samochody wyglądają jak co, jak depilator. Dobra, tutaj mam jakiegoś gościa. No chodź, chodź, nie wstydź się. Chodź, chodź, mam słabe auto, na pewno przegram z tobą. Masz Golfa? Nie, co ty masz? Golfa! Drugi poziom kontra trzeci, come on, będzie fajnie. Dobra, jedziemy. 3 kilometry, jak jedziemy? Przez las? Nie, no chyba nie. Pokaż mapkę szybko. O kurde, ale dziwnie nas poprowadziło. Dobra, ja tu znam skrót. Zobaczcie, GPS w ogóle w inną stronę prowadzi. A tu jest taki skrót, tylko nie pamiętam, czy go dobrze wyjadę tutaj. Jakoś tu się jechało, o. Tutaj, o. Trzeba uważać, żeby na te serpentynki nie trafić, bo tam są, wiecie co tam jest, tam są głazy. I można się na nich zahaczyć i koniec. Właśnie dokładnie tam, gdzie ten gościu pojechał. A tu jest taki zajebisty skrót i już od razu jestem tutaj na górze, widzicie? Wcale nie musiałem jakoś, wiesz, mocno podjeżdżać, nie? Pod jakiś stromy podjazd, tylko cyk, cyk i już jestem tutaj. A ten gość się też tam ładnie ogarnął. Pojechał zupełnie inaczej, ale całkiem nieźle mu to wyszło. Okej, oczywiście te serpentynki też tutaj omijamy, to jest fantastyczne miejsce do driftu. Tu się pierwszy raz uczyłem driftować na kierownicy. Na mojej pierwszej kierownicy, na Thrustmasterze TX, uczyłem się driftować właśnie w tym miejscu i szło mi okropnie. Bardzo źle wspominam te czasy. Zrobiłem sobie Camaro SS na drift. To była pomyłka, to była totalna pomyłka, Camaro SS. Dawaj, dawaj, dawaj. Jezu, ej, napęd na 4 koła, a tak rzuca. Przyspieszenie, no ej, to ma gorsze przyspieszenie chyba od Mini Coopera, nie żartuję. Tu mamy coś, Forda jakiegoś. Z 5 poziomu, okej. Okay. Aha, to jest chyba ten taki Dakarowy coś, ala samochód, nie? O, tutaj też mam jakiegoś dropsa, co to tutaj będzie? Okej, okay. 8 poziom możemy przygarnąć. Anulujemy to i zabieramy to, SLS. Wow. Ja pamiętam, że tym samochodem gówniano się jeździło, ale też mamy tu zrobione na AWD. 13 graczy zostało. Tutaj coś mamy. Pokaż mapkę. Dobra, to byśmy zaatakowali go z tej strony bardziej. O ile w ogóle go dogonię.
O, ale to brzmi, wow, patrz jak to wygląda. Wow. Ej, ta gra ma coś w sobie, no nie? A, piernicze. Dobra, chodź tutaj. Co ty tu masz za furę? Supra? Okej! Okay. Supra można objechać Mini Cooperem nawet. Wiecie o tym, nie? Że Supra jest tu mega słaba w trybie Fortnite. Także jak to przegram, to będzie wstyd na maksa. Jedziemy na przełaj, bo Supra mam wrażenie, że tu wpadnie na jakiś złowieszczy pomysł. Chociaż można by było to wygrać też jadąc drogą. Ale czuję, że GPS nas tutaj poprowadzi dookoła trochę. Dobra, nie musimy się tak śpieszyć. Wolę jechać trochę wolniej, ale nie uderzyć właśnie w drzewa. Mamy przewagę sporą nad Suprą, bo tutaj Mini Cooper, to jest poziom Mini Cooper ta Supra. Naprawdę. Mogliby ją zrobić jakąś taką dragsterową, nie? Z 10 poziomu czy coś. Nie warto... O! Okej. Okay. Zrezygnował typo. Wyszedł z gry. Okej. Okay. Audi S1? Co to było? A, wiem, dość stara idówka. Okej. Okay. Ona teraz pojawiła się w Forza Horizon 5 chyba. Można ją zdobyć w playliście festiwalowej. Ale start fatalny. Tutaj tam mamy takiego ogromnego turbolaga, że startu tu praktycznie nie ma. No przed chwilą mieliśmy SLS-a, który startował i brzmiał zajebiście, a tutaj ten start, niestety, to mają, taką charakterystykę mają właśnie te rajdowe samochody. One zajebiście będą jeździć, wiesz, na wysokich obrotach, super przyspieszać, ale ten start jest okropny i możemy tutaj w trybie Fortnite dużo na tym stracić. Także trzeba umiejętnie ten samochód wykorzystywać. Dobra, tu widzę, że ktoś się ściga, jesteśmy... Ej, ta góra jest tutaj zajebista, zobacz jak tu fajnie widać. Wszystko. Wow. Patrzcie jakie widoki. Kurde no, ma to coś w sobie. Znaczy, mi się o, patrzcie, tutaj nawet pod górę nie mogę podjechać jak z niskich obrotów, widzicie? Ale jak wchodzi tak powyżej 4000 obrotów, to od razu... Nie, wszystko się załącza. I ekstra, tu by się przydała jakaś taka mniejsza turbosprężarka, która by jeszcze redukowała tego turbolaga, ale tutaj tego nie ma, bo to jest taka typowa rajdówka i tu jest takie wielkie turbo. Ale dopiero się załącza od 4000 obrotów, nie? Dobra, 7 graczy zostało. Mamy strefę jeszcze ogromną. No ciekawe to będzie. Chyba będziemy mieli ostateczny pojedynek. O ile nie wtopię gdzieś. No mam 9 poziom, co może pójść nie tak? Okej, widzę, że tutaj dwóch typów się ściga gdzieś. Jadą w moją stronę. Oho! O kurde. Czekaj, czekaj, dawaj. Supra znowu. Co to było? Gościu nie chciał mnie wyzwać na pojedynek. Zobaczył, że tu 9 poziom sobie stoi, nie? Dobra, pamiętajcie, żeby uważać przed finiszem. Znowu Supra! Dobra, no fajne było to Audi, ale my zabieramy sobie teraz... o! Nie! Anulowałem! Kurde, nie to cisnąłem na tym! No nie szkodzi, Audi też jest dobre. Wydaje mi się, że trochę lepsze będzie tutaj na tych takich offroadach. Zostało 5 osób. Zobaczmy jak strefa wygląda, okej. Co porobimy tutaj? Pojedziemy sobie dookoła strefy i zobaczymy co uda nam się trafić. To już będą pojedynki tylko wewnątrz tej kropkowanej strefy, dlatego trzeba bardzo uważać, bo to jest mega, mega blisko. I ponieważ mamy tego turbolaga ogromnego w tym Audi, to ja proponuję ustawić się na szczycie góry. I to jest akurat krawędź strefy, więc doskonale będzie kogoś stąd wyzwać. Wiecie o co chodzi. To będzie raczej w tę stronę, nie? Dobra, jedzie ktoś tutaj. I go. O kurde, skumał o co chodzi. Dobra, to mamy następnego. Wyzwali się na pojedynek, okej. O, ciekawe. 4 graczy zostało, czyli będziemy ścigać się w trójkę. 3 graczy zostanie do ostatniego pojedynku. Już tam widzę, tam daleko, ale stąd daleko widać, wow. Widzę, że jeden gościu jedzie na mnie, ty. Prosto na mnie jedzie, pa, 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 pa.
To będzie dobre, to będzie dobre, patrz, patrz. Niespodzianka! Wow! Obym dojechał, bo tu się strefa kurczy. O nie! Nie! Ja wygrałem to! Nie! Ale przywarcił typo. Dobra, gdzie my tu będziemy jechać? Ja szacuję, że będziemy gdzieś w tę stronę jechać, tak jak teraz jestem ustawiony. 14 sekund ostatecznego pojedynku. Albo tu, jak ten typo stoi. O, 3 graczy zostało. Ten pojechał tam, okej. Ale to ogarnął. Pierniczony. Ja myślałem, że to będzie bardziej w stronę miasta. Jakbyśmy mogli tu skrócić? Chyba nie, no tutaj jest przez festiwal najszybciej, co? Ajajaj. Ale w plecy mam. Nie wiem, czy uda nam się to nadrobić. Ale jak już, to tylko asfaltem. Tylko asfaltem. 250 i budzik zamykam. Ten gościu sobie tutaj jeszcze skrócił, okej. Rozwalił się. Dobra, jedę asfaltem, zaryzykuję, no. Nie wiem, czy uda mi się coś nadrobić, ale nie chcę tego lasu sam zahaczać. O, a to ciekawe. O kurde, tu jest ta hopa. Myślałem, że w innym miejscu będzie ten koniec. To będzie. O kurde, myślałem, że tego się nie da rozwalić. Okej, jedziemy, jedziemy, jeszcze jesteśmy w grze, jeszcze nie jest najgorzej. O, ale hopa. Jest! Ładnie wylądował, super! Jakby wylądował gdzieś na boku albo na dachu, koniec. Ty, wyprzedziłem go chyba. Pojedziemy teraz tu chyba. Nie chcę zahaczyć tej wody, bo... O! Fuck, właśnie. Na obrotach trzeba ją trzymać, Audice. O kurde. Nie do wody! Audi, come on! Na obrotach, co? Na obrotach. Okej. Nie ma źle, nie ma źle. Tutaj pamiętajcie, że w tej wodzie można się utopić i cię resetuje wtedy w inne miejsce. Czy ja wygrałem? Ej, to był dobry pojedynek. Mega mi się to podobało. Ale byłem przekonany, że przegram, bo pojechałem w zupełnie inne miejsce. Wow, w ogóle tutaj mój awatar się pokazuje. Zobaczcie, ja z tym moim samochodem w tle. Nie wiem, czy tak jest w piątce, ale chyba nie. A tutaj te awatary jakoś się tak powiększają. Jak brałem udział w wyścigach online, to wszyscy widzieli mnie. Dziwne takie uczucie. Nie żeby nikt mnie nie widział codziennie na YouTubie, ale to... No i tak dziwnie, że tutaj w grze, no nie wiem. Ale żeśmy porobili! Wow! Co wy na to powiecie? Woo! O, ale rzuciło. I powiem wam, że bardzo dobrze też mi się tutaj w czwórce jeździ. Znaczy w piątce też mi się dobrze jeździ, ale to Audi jest takie jakieś skonfigurowane dobrze, że... Jechałem tą audycką sobie w międzyczasie, jak wiesz, wczytywał mi się meczyk i cały czas jakieś drifty wchodziły, takie wiesz, ominięcie samochodów z dużą prędkością, pyk, każdy zakręt, pyk, jakiś drifcie, naprawdę mega, fajnie mi się tym samochodem jeździ. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite, dziękuję wam, że byliście na tym, mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Wow, to były jedne z lepszych pojedynków, jakie zrobiłem. Nawet wtedy, kiedy przegrałem, to widzieliście, że było to o włos i takie emocje. Mega mi się to podobało. Zapraszam was na kolejne odcinki. Trzymajcie się, na razie. Hejas!